Witam was kochani w pierwszym filmie w 2021 roku i witam was z chłodnego Wuppertalu w północnej Westfalii, gdzie dzisiaj jest 8 stycznia i jest tylko jeden stopień, więc jest bardzo chłodno. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? Znajdujemy się pod kolejką Wuppertal Schweinebahn, czyli najdłuższą na świecie działającą od ponad 120 lat liną kolei podwieszanej. Ma ona około 13 km długości. Łączy dzielnice Barmen i Wochfingel, nie wiem czy dobrze przeczytałem, w mieście oczywiście Wuppertal, jak już wam wcześniej powiedziałem, w Nardenii Północnej Westfalii w Niemczech. Na jej trasie znajduje się około 20 przystanków. Operatorem linii jest obecnie przedsiębiorstwo Wuppertal Stadtwerke. Była ona nieczynna przez parę miesięcy, ale wróciła ona od 1 sierpnia 2020 roku. Jest to najdłuższa na świecie podwieszana kolejka, jak już wam powiedziałem, i funkcjonuje ona w niemieckim Wuppertalu. Dziennie podróżuje nią nawet 65 tysięcy pasażerów, a kiedyś jechał nawet w nią słoń. Choć ta podróż skończyła się niezbyt ciekawie, ale ten wątek przytoczę wam troszeczkę później. Znajduje się w samym centrum Wuppertalu, zobaczcie, tam jest taka miejscowa żulernia. Znajduje się na pierwszej stacji Oberbarmen, jak tutaj widać. No i co, jak już powiedziałem, ta kolejka funkcjonuje już ponad 120 lat. Używana przez transport publiczny w Wuppertalu. No i teraz była nieczynna przez prawie 9 miesięcy, ale wróciła po remoncie, z nim funkcjonuje. Wiadomo, wszystko się opóźniło przez tego opieprzonego COVID-a i te inne bajerki. Można ją śmiało powiedzieć, że mieszkańcy Wuppertalu ją uwielbiają i kochają, bo kiedy ją ponownie otwarto na jej uroczystość, były rozdawane przez operatorów kolejki balony, cukierki, słodycze. No i oczywiście maskotka tego miasta, było pełno krzyków, był koncert, wiadomo. Wuppertal Schweinebahn to również jedna z najstarszych konstrukcji tego typu, jak już wam powiedziałem, zaprojektowana przez Eugena Laugena. Oficjalnie zaczęła kursować w 1903 roku, ale pierwsze kursy odbywały się już w czasie budowy, kiedy jazdę próbną odbył w październiku 1900 roku cesza Sachs Wilhelm II i dalej ten wagon cesarski, w którym on jechał, przebywa tutaj, jakby powiedzieć, w takim muzeum specjalnym i można nim się przejechać tylko na specjalne okazje. No i zobaczcie, teraz jak sobie jedzie ta kolejka i widzicie, jest to numer trójka i to będzie jechało na Wochfingel. Nie wiem, czy to dobrze czytam, czy nie dobrze czytam, no ale ja tam wkrótce będę jechał, zaraz wam pokażę, jak koszt tego przejazdu, no i jakie piękne są również widoki. No i powiem wam w kolejce dużo bardzo ciekawych rzeczy na temat historii miasta Wuppertal, bo to jest jednak jedyna taka kolejka na świecie. Znajduje się jeszcze druga, jednak gdzieś na terenie Niemiec, ale to również tam wam o tym powiem, ale nie jest ona taka długa jak ta. Zobaczcie, na takich specjalnych wrzęsłach ona jedzie. No i taka kolejka jeździ około co 10 minut. No jakbym powiedziałem, już 20 przystanków na trasie, jest ona podwieszana i przez ponad 60-70% trasy no po prostu jedziemy nad rzeką Wuppertalu. No ale to wszystko wam pokażę z centrum Wuppertalu Oberbarmen Rostoś, a tam bałka, który nieczynny przez przyspieszonego COVID-a. Jeszcze pochodzę po tym placu, no i co, powiem wam trochę historii, powiem wam, że naprawdę piździeń, teraz sprawdzałem, jest około 0 stopni, a dla nas, jak to ludzie nieprzyzwyczajeni do takich temperatur, no naprawdę jest odczuwalna różnica. Tu akurat nie ma śniegu, ale zaparkowałem tutaj, no nie wiem, powiedzmy z 500 metrów stąd na Lidlu, no to Lidl cały zaśnieżony i bardzo zimno. Dobra, zdejmijmy to, wiadomo, czapeczka Polski, bo dzisiaj są skoki, Polacy skaką w Titice Neustadt, ale nieważne. Dobra, jeszcze parę ciekawostek. Czyli co, system Schweinebahn powstawał w latach 1897-1903, ale pierwszy pociąg ruszył w trasę już w 1901 roku. Linia jest dwutorowa, a co najważniejsze, każdy z torów to tylko jedna szyna, jak przed chwilą widzieliście w filmiku, ponieważ zobaczycie przebitce. Kolejka jeździ nad rzeką, tak jak też wam widziałem w Wuppertalu, oraz przecina autostradę A46, pod którą przejeżdżałem. I postaram się wam również uchwycić ten moment, żebyście sobie to zobaczyli, bo naprawdę jest efekt nieziemski. Po prostu centralnie
tiry, wszystko, samochody na Polskę walą, a my sobie przejeżdżamy tam. Przejechanie całej trasy zajmuje około 30 minut, teraz wsiadam na pierwszej stacji i będę wysiadał na ostatni. No i Wuppertalschweinebahn jest najstarszym funkcjonującym systemem kolei elektrycznej z podwieszonymi wagonami na świecie. Pociągi są zawieszone na pojedynczej, zasilanej napięciem 750 W szynie przymocowanej do stalowej ramy. Wagony opierają się na szynie kołami, które też przed chwilą widzieliście. I mogą wychylać się nawet 15 stopni. Jak będziemy jechali, to będą takie odbicia na bok na zakrętach przykładowo. Nie wiem, czy to będzie dokładnie na filmiku widać, bo już jechałem parę miesięcy temu tą kolejką, no ale nie nagrywałem. No w każdą stronę maksymalna prędkość kolejki to 60 km na godzinie. Po dojeździe do przystanku końcowego składy zawracają na specjalnych pętlach. Też przed chwilą widzieliście tą pętlę. No i co? No i potem wracają w przeciwnym kierunku. Najstarsza podwieszana kolejka na świecie funkcjonującego typu w Dreźnie. Znajduje się w Dreźnie. Stworzona przez tego samego inżyniera. Została otwarta w 1901 roku, ale ma ona znacznie krótszą trasę, jedynie 274 metry. No a Wuppertalu może pochwalić się trasą blisko 48-krotnie dłuższą. Ponieważ całkowita długość tej kolejki wynosi 13,3 km i nie ma na świecie dłuższej kolejki tego typu. I teraz postaram się zakupić bilet. Nie pamiętam, czy to dokładnie kupowało, ale chyba tutaj jest Baus Home Tickets. Zobaczcie, coś tak wchodzi. O, cyk. No i tak, i są automaty do ticketów, że tak powiem. Po niemiecku i po angielsku tak samo jest bilet ticket, żeby nie było. A można to się też nazywa, jeżeli macie miesięcznie, to się nazywa Fahrenkarte. Poczekajcie, przełączę kamerkę. To odmarznięte, że koniec. Dobra. Tu możemy sobie wziąć bilet rodzinny, bla, bla. O, może przełączę wam na angielski, pewnie więcej osób zna na pewno angielski niż niemiecki. O, adults. Dobra, my bierzemy sobie to. I bilet, żeby przejechać, nie, to nie jest, sorry, to nie jest to. Tu jest, na całą trasę. Einzel, coś tam, ticket. I przejazd taki kosztuje 2,90 przez całą trasę. Dobra, ja sobie teraz zakupię ten bilecik. Czekajcie, nie wiem, czy mogę tak zrobić. O, sianko, sianko, fata wjechała, co? Ale co, dobra, czekajcie. Będę miał do równiakach. Przyszałem, cyk. O, tu wam pokazuję, ile wrzuciliście, no i tu wam wszystko powinno wypaść. Wypadł bilecik i wypadła reszta. Widzimy się, kochani, na peronie. Musimy zacząć na peronie, no ale co, ja już nie wytrzymuję. Po prostu muszę wam pokazać, jak wygląda wejście na kolejkę. Jestem tak spragniony kręcenia filmu przez tego jebanego covida. Po prostu nigdzie przez ostatnie 3-4 miesiące nie mogłem za bardzo jechać. Teraz też od poniedziałku wprowadzają najgrubszy lockdown w Niemczech, jaki jest możliwy. Wszystko będzie można się przemierzać tylko 15 km. No ja tutaj akurat mam 17, ale mam ich w dupie, nie będą mi widzieli, jak mam żyć i siedzieć w domu się szczepić. Niech się sami szczepią jak chcą. No ale co, no widzicie? No i to jest wejście właśnie na pierwszy peron kolejki. Jest to jeden z 20 peronów. No jak wam mówiłem, pierwszy peron to jest Oberbarmen. Ja sobie zakupiłem bilecik, który kosztuje 2,90. A, jeszcze jeden ważny tip dla was. Starajcie się siadać na samym końcu, ponieważ jeżeli usiądziecie z przodu, nic nie zobaczycie. Widzicie, zakaz palenia na peronie. Tak wygląda pierwszy peron kolejki. Ja już idę, następny będzie za około 5 minut. Ja już idę się ustawić na samym końcu. A dlaczego? To zobaczycie, jak podjedzie kolejka. Trzymajcie się, mordy. Ostatni rzut oka na chłopca odpadował. O, zobaczcie, widzicie? I teraz drugiej przyjeżdża strony. Od strony von Finkel i na Oberbarmen. Dobra, pokażę wam jeszcze tu troszeczkę. Dobra, ten film będzie miał trochę czasu, no ale widzicie, jestem tak spragniony kręcenia filmów i podróżowania, że sobie nawet z tego nie zdajecie sprawy. O. I tak wygląda. Tędy ruszymy rzeczką w kierunku von Finkel, 20 stacji, około pół godziny. Kolejka w tą stronę, no jeżeli tylko wam jeszcze pokazać, to jest bilet Einzelticket 2,90 Bitteschön. Czyli 2,90 euro za ten bilecik, za przejechanie 20 stacji, działa tylko w jedną stronę. Nie wiem, jak jest tutaj, ale w Düsseldorfie można wysiąść i jeżeli się jedzie dalej tylko w jedną stronę, to działa on przez około 1,5 godziny. No i zaraz wam pokażę dowód.
dlaczego wsiadać do tej kolejki tylko i wyłącznie na sam tył. Widzicie, tu jest kabina operatora, tak? I on jest po prostu całkowicie zasłonięty, nic nie zobaczycie. Zresztą jak siedzimy do środka, to ja to wam dokładnie pokażę. Już powinno mi się zaraz tutaj otworzyć wejście. Dobra, nikogo nie ma w środku, no i wiadomo, będziemy atakowali sam tył. Ja sobie najpierw rzucę plecak. I żeby mieć fajną miejscówę dla was. Tak, dobra, o, widzicie, wsiadacie. Wnętrze jest bardzo nowoczesne. I tu macie taką po prostu panoramiczną szybę, przez którą będzie wszystko widać. Ja sobie dosiedział tu, albo nawet może tu. Zobaczymy, o. I tak to wygląda, widzicie, oczywiście jest kamerka. Wszystko elegancko. Wejście, wyjście. Siadamy sobie tutaj i będziemy za chwilę jechali. I ja wam teraz właśnie pokażę, dlaczego nie siadajcie z przodu. Przede sobie teraz przez całą wagon. Widzicie, tu macie takie pukole jak w autobusach w Polsce. O, żebyście usiedli sobie z przodu, to nic nie kompletnie zobaczycie, bo jest kabina operatora, która jest całkowicie zasłonięta. No i macie tylko monitorki, na jakiej stacji się w danej chwili znajdujemy. I to wszystko, co my god, spierdale. Gdzie tu my god gadała. I tyle. No i wiadomo, wszyscy w pieprzonych covidowych maskach. Stacji. Teraz sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Rozpędzamy się, no i jak wam mówiłem wcześniej, maksymalna prędkość tej kolejki wynosi około 60 km na godzinę. No i oddalamy się teraz z pierwszej stacji Oberbarmer w kierunku Fortwinkel. Bezpiecznie mogła wrócić do swojego celu przeznaczenia. No i trochę poczujecie, jak się wyginamy na boki, bo wjeżdżamy w ostry zakręt i naprawdę było trochę poczuć delikatne przechylenie i kolebie wszystko na fajnie na boki. O, teraz widzicie? Nie wiem, czy widać, ale czuć naprawdę. Ponad połowę trasy. Chciałem wam powiedzieć kolejną ciekawostkę, miałem powiedzieć chwilę wcześniej, ale siedziała naprzeciwko mnie jakaś taka stara niemera tutaj. Tak mi obczaja jakieś miny robiła, kurwa, pod okulary mi zaglądała, nie wiem, pierdolnięta w ogóle. Ale nieważne. No to co, kolejna fajna historia, ciekawa, aczkolwiek też delikatnie niebezpieczna. Jest taki 1 lipca 1950 roku dyrekcja cyrku Althoff rozpoczęła niepodobną akcję promocyjną, wysyłając w podróż młodego słonia. Niestety zwierzę w trakcie przejazdu zaczęło panikować i potracić się 3 osoby, przebiło ściany wagonu i wypadło. Na szczęście, w nieszczęściu okazało się, że pociąg akurat przejeżdżał nad rzeką, do której wpadł, nie doznając żadnych obrażeń. Później słonia nazwano pieszczotliwie Tufi, bo po włosku Tufi Tufo oznacza skok do wody. I w miejscu, gdzie ten słonik sobie wyskoczył, na jednym z bloków namalowano wizerunek zwierzęcia i postawiono mu również mały pomnik w rzece. A my jesteśmy teraz na stacji Robert Down Platz. Jeszcze na tej trasie kolejki mam dwa ciekawe miejsca, które bym chciał z wam sfilmować i pokazać. I myślę, że już niedługo się do nich zbliżymy. O, i widzicie, i tutaj jedzie kolejka w drugą stronę w kierunku Oberbarmen.
Ale teraz normalnie pod takim kątem lecimy. O, widzicie, wchodzimy ostro w zakręt i na drzeczkę wjeżdżamy. Naprawdę czuć te przeważenia, bo ta kolejka się cała na boki wygina. No naprawdę bardzo fajne przeżycie, no ale wiecie, jedyna kolejka na świecie, najdłuższa, najstarsza i z największą historią. A tam stadion w Wuppertalu. Ktoś robili fajne różne wynalazki, może tak podczas II wojny światowej. No i stacja Esso. A my dalej nad rzeką. Ogólnie większość trasy przebiega nad rzeką, więc musicie przyzwyczaić się do tego przepięknego widoku. Fabryką Bayernu w Wuppertalu. Wiadomo, fabryka farmaceutyczna, ale również te robili testy podczas II wojny światowej na Żydach, między innymi dr Mengele, który używał ich specyfików jak cyklon B i tego różnego rodzaju specyfików. Zobaczcie, to wszystko kotły, to wszystko tutaj z tyłu należy do Bayernu. O, macie nawet teraz znaczek, widzicie? Bayern. Sorry, że mam taki dziwny głos, ale mówię już tą pierdoloną maskę, a jesteśmy na stacji West End, gdzie znajduje się fabryka Bayernu w Wuppertalu. Właśnie przejechaliśmy nad autostradą. Widzicie? I wracamy do miasta. Gdzie będziemy przecinali autostradę A46. Zobaczcie, po obydwu stronach, tak? Coś niesamowitego. Przejeżdżamy centralnie na autostradą. Jest to droga w kierunku Polski na Dortmund. Zawsze tędy jeżdżę. No i co? Tiry, wszystko. Naprawdę niesamowita sprawa, żeby kolejka przejeżdżała centralnie nad autostradą. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Ja już zbliżam się do stacji Wonfinger, do której zostaje mi 3 dosłownie stacje i zbliżam się do Hammersteinstrasse. Trasy z Bruch do Wonfinger jest to ostatnie 2 stacje, a tu na tym Lidlu sobie zaparkowałem autko. Gdzieś będzie widać moje, że o, widać tam, że dobrze zbliżycie, to zobaczcie moje BMW, tak? Zabytkowe, ale wciąż zajebiste. No, koflandzik. Widzimy się zaraz na ostatniej stacji i tam zrobimy sobie delikatne podsumowanie. Ja po prostu chcę wam nagrać ostatni ten cały odcinek trasy, jak to wygląda. Idziemy już przez centrum miasta. Czy w sumie to nie są centrum miasta, bardziej takie obrzeża w Wuppertalu już. I widzicie, znowu się mijaliśmy z kolejną kolejką, która atakuje w kierunku Oberbarmen. Tutaj typiko, możecie sobie zagrać, wygrać. A nie, sorry, jest pieprzony COVID, przez którego nawet nie postawicie sobie zakładu bunkerskiego. Trzeba wszystko sobie robić online. O, i teraz usłyszycie, ostatnia stacja. O, a tam jest droga na Düsseldorf. Ale jeszcze się na Düsseldorf nie wybieram. O, zobaczcie, widzicie? I śnieg. U nas w Düsseldorf nie ma w ogóle śniegu, a tutaj jakieś 17 km od mojego domu dokładnie znajduje się śnieżek. Tu sobie zaraz przyjdziemy i zrobimy sobie delikatne podsumowanko, kochani. Ostatnia stacja Wonfinger. Trzymajcie się. Wysiadam i schodzę na dół, tylko żebyście zaczęli sobie zejście razem ze mną. Za mną kolejka, oczywiście kamery wszędzie. Będziemy sobie schodzili po schodkach, gdzie jest naprawdę zimno. Tylko to powiem, nie będę nic innego mówił, bo możecie to źle odebrać. Ale cóż, bardzo fajna przygoda, przygoda każdej chwili. Szkoda, niestety teraz przyspieszony COVID, jak już wam wcześniej mówiłem. Nie ma za bardzo możliwości, żeby cię zwiedzać, ale ja teraz po tym filmiku naprawdę się zajerałem z powrotem. I myślę, że na przyszły weekend też wam coś wymyślę. Ten filmik postaram się opublikować jutro rano około godziny 10, to znaczy w niedzielę. Też się teraz będę powoli spieszyć, bo za 3 godzinki niecałe skaczą Polacy w Tivisa Neustadt, czyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, nasza Ole. O, no oczywiście Piotrek Żyła, ogólnie nasza najlepsza czwórka skoczków w historii, jako team oczywiście. Dobra, widzimy się za chwilę na podsumowaniu. Jakieś części z budowy kolejki. Tu niestety tylko napisane wszystko po niemiecku, więc jeżeli ktoś sobie zna niemiecki, może sobie ładnie przeczytać. Też jakieś są jakieś te koła, które utrzymują kolejkę, numer 56. Też wszystko ładnie opisane, do czego to służyło, co to jest i jak to się je. No i tutaj ostatnia część
No kto wydrukował, kto wybrudkował tą kolejkę, tak? Ale to już wszystko mówiłem wam w filmiku. O, i tak wyglądały pierwsze wagoniki tej przepięknej podwieszanej kolejki, najstarszej, najdłuższej podwieszanej kolejki na świecie. No i co, moi drodzy, zróbmy jakieś moje podsumowanko. Podwieszana kolejka w Wuppertalu, jak już mówiłem, funkcjonuje od ponad 120 lat i śmiało można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej bezpiecznych rodzajów transportów. Pociąg kursuje na wysokości od 7 do 13 metrów nad ziemią, więc nie ma możliwości, żeby w coś uderzył, w kogoś zabił, potrącił, jak to w przypadku metra, tramwajów oraz autobusów. Czekajcie, bo są schody, sobie zajdę, żeby się chwilę wyłączyć, bo były obrodzone schody, żeby się nie wypieprzyć. No i jeszcze teraz się za chwilę w światło wpieprzyłem. No i co? Ostatnie podsumowanko, ostatnia treść. Czyli Wuppertal, Schwanbahn jest nie tylko bezpieczny, ale zapewnia też wspaniałe widoki kursującym głównie nad rzeką. Oczywiście wagony lekko się bujają, jak mówiłem, zajebiste uczucie na tych bokach, jak one tak na 15 stopni się tak fajnie odchylają, bujają podczas jazdy i trzeba się do tego przyzwyczaić. No i na zakrętach. No i co, inne konstrukcje tego typu kursują nie tylko w Niemczech, ale także w Japonii, na przykład w miastach Chiba, Tokio czy Kanawaga oraz Memphis w stanie Tennessee. No i co, kochani, jeżeli byście mieli okazję, byście w okolicy, przyjedźcie, bo naprawdę fajnie się tu wybrać. Jeżeli przyjedziecie tu latem, naprawdę Wuppertal jest przepięknym miastem, można zobaczyć przepiękne zoo, ale teraz przez tego pieprzonego covida gówno można zobaczyć tak naprawdę. Tak to bym zobaczył tutaj dużo więcej rzeczy, ale przyjechałem tylko zaliczyć sobie tą kolejkę, nakręcić dla was, pokazać. Na końcu filmiku wstawię jeszcze parę historycznych tutaj zdjęć, trochę moich zdjęć. No i oczywiście, jeżeli podobał się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subika, bo dobijamy prawie już do 1100 subów, zostało naprawdę już niewiele, więc myślę, że pomożecie mi to zrobić, a za tydzień widzimy się w kolejnym filmiku, bo już mam pewien plan. Pozdrawiam was, Rostuś z Wuppertalu, trzymajcie kciuki za polskich skoczków, hejeka!